Witam Was serdecznie. W tym krótkim filmie zaprezentujemy sobie 5 głównych powodów, dla których warto wymienić Samsunga Galaxy S4 na nowego Samsunga Galaxy S5. Pierwszym z powodów, jaki niezaprzeczalnie góruje nad wszystkimi innymi, jest zaimplementowany tryb Ultra Power Saving. Na polski język nazywa się to dokładnie bardzo niskie zużycie energii. Dzięki temu trybowi możemy zaoszczędzić bardzo dużo baterii przez nawet 12 dni, jeżeli mamy w 100% nasz akumulator naładowany. Wyskakuje komunikat, około 12,5 dnia może wytrzymać smartfon w tym trybie. Ten tryb jest rewelacyjnym rozwiązaniem w stosunku do smartfonów, które zazwyczaj ładujemy co 1 lub co 2 dni. Jeżeli ktoś chce mieć nowoczesny smartfon, ale rzadko używa jakichś nowoczesnych funkcji, które na przykład dany smartfon posiada, głównie rozmawia i pisze ewentualnie SMS-y, to korzystając z tej funkcji, jeszcze raz pokażę, gdzie ona jest. Bardzo niski jest zużycie energii. Jeżeli w tych skrótach by tutaj nie było, musimy przejść w skróty tutaj główne wszystkie, albo tu sobie odpalić, albo kliknąć tutaj tą kredkę i dobrać sobie z tych skrótów dostępnych, przerzucić sobie do aktywnych przycisków. Czyli na przykład powiedzmy, że to jest ten skrót, to przesuwamy sobie tu i wtedy będziemy go mieli już tutaj u góry oczywiście. Tak więc ten tryb bardzo niskiego zużycia energii, szkoda, że nie można go zaimplementować w Samsungu Galaxy S4, S3, ponieważ jest to rozwiązanie no, wprost rewelacyjne. Dla mnie to jest numer jeden względem zamiany S4, którego ładuję średnio codziennie raz, no może co dwa dni, to jak telefon naprawdę bardzo rzadko używam, bez żadnych tam Wi-Fi i tym podobnych w dłuższych ilościach. Tak więc głównie codziennie przynajmniej raz ładuję, co dobę przepraszam, S4. A tutaj przy zachowaniu tego na przykład trybu bardzo niskiego zużycia energii pewnie robiłbym to zależnie oczywiście od zużycia, mogłoby to być raz na dobę, ale mógłbym swobodnie wybrać sobie ten tryb. Zobaczcie, jak on się objawia i czym. Przechodzi do skali szarości, wyłącza wszystkie odbiorniki. Zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Mamy jeden pulpit tylko i wyłącznie z podstawowymi aplikacjami. Czarno-biały, skala szarości, telefon. No i jestem przekonany, powiedzmy, że tam pisze 12 dni, jeżeli by pisało, no to przynajmniej połowę z tego w tym trybie, jaki teraz widzicie. O, zobaczcie, telefon sobie jest w podstawowej funkcji, wszystko jest czarno-białe, odblokować możemy, ale jedynie co możemy to telefon, internet, wiadomości, kalkulator i ewentualnie jeszcze kilka, o tutaj Google+, czat, on notatkę, tak więc jesteśmy znacznie ograniczeni. Ale oczywiście, gdybyśmy chcieli włączyć sobie w tym trybie Wi-Fi na przykład, bo chcielibyśmy tu internet przejrzeć, to możemy sobie wejść do ustawień. I oczywiście to Wi-Fi, czy Bluetooth, czy też GPS-a, czy też sieć komórkową oczywiście, możemy sobie to zmienić, ale jest tu jak widać ograniczona ilość rzeczy, które możemy. Cały czas mamy na głównym pulpicie procent baterii naładowania oraz ilość dni. Tak więc dla mnie tryb bardzo niskiego zużycia energii jest najlepszym rozwiązaniem. Przejdźmy sobie z powrotem do trybu standardowego, wyłącz tryb bardzo niskiego zużycia. Tak więc dla mnie to jest numer jeden. Drugim punktem, dlaczego bym wymienił Samsunga Galaxy S4, jest szybszy autofokus oraz, czyli inaczej mówiąc, aparat. Szybszy autofokus, możliwość kręcenia filmów Ultra HD oraz trzecia rzecz, tryb HDR, który nie działa jakoś specjalnie rewolucyjnie lepiej niż to miało miejsce w Samsungu S4, ale jednak zauważalnie lepiej działa. Zobaczmy. Czyli inaczej mówiąc, aparat. Aparat mamy więcej niż w Samsungu Galaxy S4, mamy 16 megapikseli w stosunku do 13. Interfejs jest dość ciekawy. Mamy tutaj dość sporo opcji. Oczywiście Ultra HD możemy sobie ustawić. Jest to czterokrotność Full HD rozdzielczości. HDR, co mnie bardzo tutaj zainteresowało, to jest ten tryb HDR. Czyli troszeczkę dłużej robi zdjęcie, ale też zdjęcie rzeczywiście lepiej dobiera barwy względem rozpiętości tonalnej. Kolejna sprawa, jaką tutaj, to co już mówiłem, kręcenie filmów Ultra HD
No i jeszcze jedną rzeczą z aparatu, co jest moim zdaniem bardzo istotne, jest szybki autofokus. On rzeczywiście działa dość szybko. Może się wydawać, że nie jest on jakoś specjalnie szybszy, ja tak na początku sobie myślałem, względem S4, ale podczas gdy włączymy na przykład kręcenie filmów, ustawianie ostrości działa szybciej. Można temu zaufać. Tak więc aparat jest na plus, interfejs jest na plus. To jest numer 2 u mnie względem S4 w Samsungu Galaxy S5. Numerem 3 jaśniejszy, lepszy wyświetlacz. Dlaczego lepszy? Mimo że technologia nazywa się tak samo Super AMOLED HD, czyli teoretycznie tak samo się nazywa jak w S4, ale spoglądając na ten wyświetlacz, który jest o 1/10 cala większy, w przekątnej oczywiście, mamy tutaj znacznie, ja to dostrzegam, znacznie żywsze kolory. I ustawienia te same zachowane w S4, S5, ten ekran jest jaśniejszy. Jest bardziej czytelny w pełnym słońcu, który jakby nie było, używamy czasami telefonu, czy to na wakacjach, czy po prostu na ulicy, chcemy szybko włączyć, chcemy szybko gdzieś zadzwonić, no i czasami mocne słońce. W S4 co prawda działało to dobrze, to tu działa to jeszcze lepiej. Więc jaśniejszy, żywszy ekran tutaj w tym smartfonie oraz minimalnie większy jest dla mnie trzecim punktem do zamiany względem S4. I jest to naprawdę zauważalne. Numerem 4. Wodoszczelność. Smartfona możemy zanurzyć do metra przez około pół godziny i nic się nie stanie. Czyli na przykład gdzieś na basenie jesteśmy, w portkach trzymamy telefon, wskoczymy do wody, nic się nie stanie. Wpadnie nam telefon do jakiejś miski z wodą przypadkiem, czy gdzieś na stole się coś rozleje na telefon, telefonowi, smartfonowi, nic się nie stanie. Tak więc jest to ogromna zaleta, szczególnie względem ludzi, którym tego brakowało, którzy na przykład chcieliby nagrać jakiś filmik pod wodą swojego dziecka, jak pływa, uczy się pływać, czy coś w tym stylu, no to w końcu już to w Samsungu Galaxy S, czyli galaktycznej serii S, mamy. Tak więc S5 początkuje tą opcję, złącze wodoszczelne, słuchawkowe, oczywiście złącze USB 3.0 zabezpieczone i klapka, którą się ściąga, i to jest ogromna zaleta, czyli podobnie jak w Samsungu Galaxy S4 Active, klapkę możemy ściągnąć, baterię możemy wymienić, a mimo wszystko mamy wodoszczelność. Telefon spełnia certyfikat IP67, gwarantujący, tak jak już mówiłem, metr pod powierzchnią lustra wody przez pół godziny i telefonowi nie powinno się kompletnie nic stać. Tylko oczywiście bardzo ważnym, żeby zawsze pokrywkę dokładnie docisnąć we wszystkich punktach, tak żeby wszystkie zaczepy powodowały pełne dociśnięcie silikonowego. Zaraz Wam pokażę. Tu jest taka dziurka, jak w każdym S. OK. Tutaj jest ta gumka silikonowa, która zabezpiecza nam wnętrze smartfona, czyli kluczowe elementy, baterie, złącza. Twist. Tak to wygląda. Nie wiem, czy będzie to widoczne dobrze. Spróbuję ostrość ustawić ręcznie. W ten sposób cieniutka silikonowa uszczelka zabezpieczająca wnętrze naszego smartfona. OK. Ważne, żeby za każdym razem porządnie docisnąć wszystkie miejsca, tak żeby klapka była na pewno na swoim miejscu, zanim próbowalibyśmy oczywiście naszego smartfona zanurzyć w wodzie. W kolejnym filmie planuję to zrobić, żeby przetestować ekstremalną sytuację, pomysł zapodany przez jednego widza, żeby spuścić wodę w toalecie, gdzie na przykład, powiedzmy, wpadł nasz telefon. Zrobimy taki test, chociaż wydaje mi się trochę głupi i śmieszny, ale albo i nieśmieszny nawet, ale czemu nie? Telefon ma wytrzymać do metra, to czemu w toalecie miałby nie wytrzymać? Też tam przecież może wpaść, a woda tam się znajduje. OK. I
Piątym najważniejszym elementem, to oczywiście jest moje takie top 5, jest złącze USB 3.0. Dla mnie bardzo istotna rzecz. Dość często z karty pamięci, tam gdzie kręcę filmy, robię dużo zdjęć swoim smartfonem, przerzucanie zdjęć z telefonu, głównie z karty pamięci, na komputer za pomocą złącza USB 2.0, czyli złącza micro USB, jakie znajduje się w Samsungu Galaxy S4, jest dla mnie uciążliwe. Tutaj mamy USB 3.0. W związku z tym szybkość transferu danych w jedną i w drugą stronę, czyli odczyt, zapis na karcie pamięci, w urządzeniu, ale i dodatkowo szybsze ładowanie poprzez złącze USB 3.0 podłączone do komputera, powoduje, że ta innowacja, może nawet nie innowacja, tylko ten upgrade w galaktycznej SC w stosunku do czwórki jest dla mnie bardzo istotny. Szybsze złącze i szybciej ładujemy telefon podłączony do naszego komputera. Dla mnie to jest top 5, czyli 5 najważniejszych rzeczy, innowacji czy też upgrade'ów tego modelu względem S4, dzięki którym jestem w stanie zdecydować się na zakup wyższego modelu, ponieważ szczególnie, tak jak mówiłem, bateria, a tryb oszczędzania energii, ten taki power saving ultra, jest dla mnie szczególnie istotny na wypady, na przykład w góry, gdzieś jakiś wypad, po prostu tam, gdzie ładowarki nie będziemy mieli gdzie podpiąć, powoduje, że ze smartfonem nie muszę się obawiać, że po jednej dobie będę musiał ładować smartfona jeszcze raz, albo używać takiego, na przykład jak tutaj posiadam, baterii paka Samsunga 9000 mAh. Super sprawa, przy okazji Wam polecam. Filmik z jego recenzji, opisu jest oczywiście na kanale. Baterii pak Samsunga jest bardzo, bardzo fajnym rozwiązaniem. Ok, tak więc top 5 urządzeń, przepraszam, funkcji Samsunga Galaxy S5 w stosunku do S4 omówione. Telefon jest naprawdę godny polecenia. Trzymajcie się, pozdrawiam. Jeżeli macie oczywiście jakiekolwiek pytania, coś Wam nie pasuje, chcecie się czegoś dowiedzieć, jakieś wątpliwości macie, pytajcie.